mnie twa miłość lepsza niż ród stary, droższa niż skarby i strojów przepychy, milsza niż soku, konie i ogary. Drwę, mając ciebie z całej ludzkiej pychy. Jakoś tak wyszło, że chciałem się edukować w sztuce wokalnej i jakimiś dziwnymi drogami wylądowałem w szkole muzycznej, ponieważ wyszedłem z założenia, że najlepszym sposobem wyedukowania się muzycznie będzie zaczęcie od takiej mocnej podstawy w postaci muzyki klasycznej, operowej i wtedy będę mógł pójść dalej, ewentualnie eksperymentować w innych rodzajach. Dobrze odnajduję się w muzyce musicalowej. Bardzo też lubię różne opery barokowe, koloraturowe, bo tam jest dużo zabawy na ciągłe ho, 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 ho. I bardzo lubię Mozarta i Beethovena. Staram się nie mieć jednego określonego gatunku, którego słucham, tylko skaczę po różnorodnych gatunkach przez blues, jazz, rock. Jedyne od czego staram się trzymać z daleka to disco polo. To do mnie jakoś nie przemawia, a reszta jest jak najbardziej mile widziana. Bardzo dużą rolę odgrywa w tym wszystkim fizyczność i taka budowa ciała, nad którą trudno jest nam w zasadzie zapanować, bo nie my to wybieramy. Każdy może się nauczyć techniki, każdy może się wyuczyć, jak śpiewać na odpowiedniej pozycji, ale no, trzeba mieć jakąś bazę, na której się to buduje. Po prostu tak albo się dostaje ten głos, albo nie. Czasami można mieć bardzo donośny głos, ale mieć barwę, której nikt nie lubi słuchać. Można mieć barwę, a głosu nie mieć, więc bardzo trudno jest trafić akurat na niektóre rzeczy, a nad innymi można pracować ciężkimi latami. Dlatego, że szkoła jest popołudniowo-wieczorowa, więc wszystkie zajęcia, ewentualna praca można normalnie mieć w ciągu dnia, a tam mniej więcej od 15-16 wybrać się do szkoły muzycznej. I w zasadzie dzieli się to na takie dwa duże bloki, czyli teorię i praktykę. Na teorii uczymy się zasad muzyki, historii muzyki, o tym, czym jest forma muzyczna, a na praktyce uczymy się właśnie śpiewu, aktorstwa, dykcji, grania w zespole i różnych takich podobnych rzeczy. Planuję studiować dalej w tym kierunku, ale nigdy nie wiem, czy to będzie finalnie moja ścieżka zarobkowa, czy nie. Dlatego też skończyłem inny kierunek studiów równolegle, żeby mieć jakiś plan B, a nie wszystko stawiać na jedną kartę śpiewu.